Mamy dużo materiału, idziemy posłuchać, jak jest z jakością tego, żeby teraz dać Wam naszą opinię i wracamy już niedługo. Dawno nie byłem tak zadowolony z jednego produktu, żeby jednocześnie w tym samym momencie być z niego tak samo rozczarowany w pewien sposób. Tak więc, moi drodzy, w dzisiejszym materiale porównamy sobie te tanie mikrofony od Mozosa z mikrofonami, które są teraz ultra szeroko wykorzystywane na YouTubie przez w zasadzie wszystkich twórców. Cześć, siemanko, moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. Oto kolejny materiał z cyklu 30 dni, 30 recenzji, a dzisiaj trafiły do mnie mikrofony bezprzewodowe od Mozosa MX1 Dual. Tak jak w poprzednich materiałach, zaznaczę tylko, że producent przysłał mi te mikrofony, jednak absolutnie nie miał dalszego wpływu na zawartość tego materiału i cały film będzie moją osobistą opinią. Jeżeli chodzi o mikrofony bezprzewodowe, to ja się tym mega jarałem w momencie, gdy zaczynałem sam nagrywać YouTube'a. W pierwszej kolejności korzystałem z dość profesjonalnego zestawu, to jest Rodelink Filmmaker Kit, który no, jest naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, nie mam tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wiem, że dzisiaj jest również w wielu produkcjach dalej stosowany, ale był po prostu duży, a dodatkowo jeszcze niestety wymagał po prostu zasilania bateryjnego, więc tutaj ładowanie akumulatorów było nie do końca wygodne. Można to było zrobić lepiej, dlatego też w momencie, gdy Rode zapowiedział nie Wireless Go pierwszego, a Wireless Go 2, który w 100% spełniał moje wymagania, od razu zdecydowałem się przejść na zestaw tych małych mikrofonów, których teraz mnie słyszycie i z których w sumie przez ostatni już będzie rok macie okazję mnie słyszeć. Jest to zestaw, który wyróżnia się przede wszystkim tym, że mamy dwa nadajniki i jeden odbiornik. Co za tym idzie, w momencie, gdy nagrywałem na przykład ze Stilgarem jakieś materiały, gdzie on siedział obok mnie i ja siedziałem obok niego, to mogliśmy z wykorzystaniem tego zestawu nagrać dwa mikrofony i dodatkowo jeszcze nagrać je każdy na osobną ścieżkę, co pozwalało na znacznie większą kontrolę nad audio. I w postprodukcji zrobić to, co robiliśmy zawsze, czyli mnie przyciszyć i Stilgara podgłośnić, żeby te poziomy były równe. I tutaj jestem mega ciekaw tych mikrofonów od Mozosa, bo jak się przyjrzycie na pudełku, to zobaczcie zresztą sami, podobieństwo gdzieś tam jest widoczne. Nie jest to też już żaden, można powiedzieć, ewenement na rynku, jeżeli chodzi o taki zestaw, dwa nadajniki, jeden odbiornik. Tutaj jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w naprawdę tanim zestawie, bo jestem w chwili obecnej na stronie producenta i na stronie producenta, moi drodzy, to jest 249 zł za ten zestaw mikrofonów. 249 zł jak za taki zestaw wydaje się być naprawdę w porządku. Dodatkowo, że mamy tutaj spory zakres, spore pasmo przenoszenia, bo 20 do 20 tysięcy herców, co jest o tyle w porządku, że to jest też zakres waszych słuchawek. Więc to, co możecie usłyszeć na słuchawkach, to powinno być zarejestrowane przez mikrofon. Mamy Smart Noise Cancelling. Tutaj jest to opisane również specjalnie przez producenta, że mamy inteligentny chipset redukcji szumów DSP, który ma filtrować niepożądane hałasy. Jestem ciekaw, jak to działa i czy to w ogóle działa. No i oczywiście baterię już wbudowaną, a nie wymienne akumulatory. Producent podaje, że ma to działać do 6 godzin na jednym ładowaniu, co jest bardzo dobrym wynikiem, a zasięg na wolnej przestrzeni bez zakłóceń zaznaczony na karcie produktu to nawet 40 metrów i to również dzisiaj sprawdzimy. Pozostałe szczegóły specyfikacji technicznej oczywiście znajdziecie w linku w opisie tego filmu, a ja nie przedłużam i przejdźmy do unboxingu. Ej! To powiem ci, że to już jest lepsze niż to, co miałem w zestawie z Rode Wireless Go. Bo tam przyszedł taki neoprenowy mały pouczyk, a tu mamy twardy case. Zresztą tam na półce leży. To jest pokrowiec, który dostałem w zestawie, kupując te mikrofony od Rode'a, Wireless Go 2. Taki w zasadzie neoprenowy, szmaciany pokrowiec, gdzie tak na dobrą sprawę żadnej przegródki w środku. Jak wrzucę dwa nadajniki i odbiornik, no to nie ma już nawet miejsca na przewody. Jest to bardzo przeciętne rozwiązanie, w zasadzie najsłabsza część tego zestawu, bo chociażby w podobnej cenie mamy też porządny mikrofon od Sennheisera, mamy od DJI Mikey, które przychodzą w case'ach, które jeszcze to ładują. No ale okej, tam jest naprawdę duża cena. Tutaj też jest cena niemała, ale tego nie ma. Mozos za 200 parę złotych, proszę bardzo. Zobaczmy dalej. Co w... No nie! Przecież to wygląda niebo lepiej! Stary, to jest mikrofon za tam 1100-1300 złotych. Tak, to są te Wireless Go. No zobacz, a może później, jak się okaże, że są słabe te Mozosy, to tak zrobię. A jak się okaże, że są dobre, to absolutnie tutaj nie będę kombinował. Więc mega fajnie to jest zapakowane. Mamy mówki do mikrofonów, żeby redukować szum wiatru. Jak i mamy dwa nadajniki, jeden odbiornik i zestaw okablowania. Mozos też na swojej karcie produktu wspomina o tym, że tu mamy szeroką kompatybilność tego urządzenia z innymi sprzętami, więc tych kabli jest naprawdę sporo. O! Kejsik na plus. Naprawdę powiem ci, że
ten kejsik sam mógłby być wart te 200 zł, więc nie wiem skąd oni wzięli kasę na mikrofony. Ludzie kupują za 200 zł takie kejsy na karty microSD. Jakie mamy kable? Jakie mamy przewody? Mamy jack-jack krótki, troszeczkę dłuższy, sprężynkowy jack-jack do podłączenia pewnie z aparatami, USB-C do USB-C, USB-A do USB-C razy 2, co? Pato! To jest do ładowania! Jak ci się rozładują, to masz USB-A, no i ono się rozchodzi na dwa USB-C, żeby ładować te mikrofony. Fajne rozwiązanie. No i C do Lightninga, gdybyście mieli iPhone'a i chcieli to podłączyć. Zatem bez problemu do telefonu z Androidem, do telefonu z iOS-em, do jakiegokolwiek w zasadzie aparatu, który ma wejście jack, będziemy w stanie to podłączyć. Ale no niestety nie od tego będzie zależała przydatność tego zestawu, jak i sama jego jakość, ponieważ chodzi tutaj o to, jak to będzie brzmiało, jak to będzie działało. Jeżeli chodzi o design, jest to szalenie podobne do tego, co ja mam w swoich Rode Wireless Go 2. Klips z tyłu, który zarówno będzie pasował do stopki w aparacie, żeby zamocować go wygodnie w jednym miejscu, przycisk do włączenia, jak i mikrofon na górze. Zaraz jeszcze przypnę tę mówkę do redukcji wiatru, ale przyjemna. Przyjemnie leciutki zestaw, 26 gramów według specyfikacji. Więc tutaj na pewno nie będzie problemu z noszeniem go gdziekolwiek, jak miałem problemy z tym wielkim. Był naprawdę, naprawdę przeciętny. I jest odbiornik, dwa nadajniki. Tyle mojego gadania zresztą. Włączmy go, zobaczmy czy się od razu sparuje, czy będzie działał. Ach, no i największy minus tego, co ma to. Oj, słyszysz to? O, coś tam w środku grzechoce. To nie jest pożądane. Czy drugi też tak ma? Też tak ma. Stary, to jest mikrofon. To jest mikrofon. On tutaj, tu jest mikrofon. O, w tym miejscu, zobacz. Można też wpiąć słuchawki, a nie mikrofon drugi. O nie! Ty, co? Czy ja coś pomyliłem? Nie. Jest jeden tylko... To jest mikrofon. Tak. Ja tu nie mogę podłączyć mikrofonu, a tu mogę słuchawki podłączyć? Żebym miał odsłuch tego, co mówię? Albo jest nielogiczne oznaczenie, albo te mikrofony są turbo dziwne. No i przede wszystkim, jak tu masz mikrofon, nie możesz tak grzechotać, bo to będzie do niczego audio z takim grzechotaniem. Tak dobrze się zaczęło. Ja muszę to podłączyć, to nie ma zmiłuj. I jak myślisz, że wybuchnie? O nie. O nie. Słyszę siebie. To jest zło, tu nie można wpiąć mikrofonu zewnętrznego. To jest wyjście na słuchawki. Zresztą patrz teraz, przyciągnę to do mikrofonu. Halo, halo, raz, dwa, trzy. O nie, no i teraz użyteczność spadła troszeczkę. Użyteczność troszeczkę spadła, ale nie poddaje się. Nie poddaje się, bo coraz więcej osób widziałem, że przypina sobie po prostu klipsem mikrofon tutaj obok i nagrywa cokolwiek, dlatego teraz ja przypnę sobie tak mikrofon obok, przypnę sobie tak cokolwiek, a drugiego właśnie wepniemy do aparatu i podmienimy, żebyście mogli usłyszeć jeden, jak i drugi. Niemożliwe. Słuchajcie moi drodzy, jeżeli chodzi o sam mikrofon, to teraz słyszycie mnie już bezpośrednio z mikrofonu od Mozosa. Trzymam go jeszcze przed sobą, przed moimi ustami, tylko ze względu na to, że chciałem wam opowiedzieć o dodatkowych funkcjach, ponieważ ten mikrofon można połączyć Bluetoothem z innym urządzeniem, co jest naprawdę mega ciekawe. Można ten filtr redukcji szumów włączać i wyłączać, redukować jego zbieranie na trzech poziomach i zaraz będziemy go porównywali bezpośrednio z tym Rode'em, więc teraz przypinam do ubrania, tak jak instrukcja pokazuje. O, jest tam w miarę, jest na podglądzie, widzę, jest ok. Dziwnie to wygląda, nie? No dziwnie to wygląda, no. Czuję się dziwnie. Nie no, ale muszę... Żeby nie było, muszę to wypomnieć, instrukcja dotyczy mikroportu Mozos WX3 albo WX3 Dual. Ja mam zestaw MX1 Dual, więc... Jednak zakładam, że to jest ten sam zestaw, przynajmniej na zdjęciach wyglądają praktycznie identycznie. I teraz, moi drodzy, słyszycie mnie to zdanie wypowiadane bezpośrednio z mikrofonu, który jest przypięty zgodnie z instrukcją do kołnierzyka mojej koszulki. To jest mikrofon od Mozosa, ustawiony na najgłośniejszym zbieraniu. A teraz przełączam się na mikrofon Rode, który jest przypięty po drugiej stronie. Czy słychać różnicę jakości? Zadaję to teraz hipotetycznie, bo ja jeszcze tego nie słyszałem. Ja to odsłucham później, ale wy dajcie znać w komentarzach, czy jesteście w stanie usłyszeć te różnice. Naciśnij w celu włączenia redukcji szumu, przełączenie butów i przycisk od pogłosu.
przycisk od pogłosu. To jest ten na dole? Tak. Uwaga, pogłos. O, zmieniło się coś. Operator mówi, że jest pogłos i to niezły. Dajcie mi znać, bo ja jeszcze tego nie słyszałem. Ja to słucham dopiero za momencik. Ja nie wiem, po co jest pogłos. To jest pogłos. Jak mieliście okazję, jest taki przycisk. Ktoś uznał, że są trzy przyciski na mikrofonie, ty jeden zróbmy pogłosem. Będzie to dobry pomysł. Jak działa redukcja szumu w takich mikrofonach i we wszystkich w sumie mikrofonach słuchawkowych? I to, czego gracze nie lubią. Jak jest gorący dzień, tak jak dzisiaj, w sumie nie wiem, kiedy to oglądacie, ale dzisiaj jest gorący dzień i sobie odpalę wentylator, więc włączyłem teraz redukcję szumów, no i standardowy mój mikrofon od Rode'a i zobaczmy, czy poradzi sobie z zredukowaniem szumu tego wentylatora. To jest pierwszy poziom. Drugi poziom. I to jest trzeci poziom. Przetestujmy jeszcze kompatybilność całego zestawu. Spróbujmy połączyć się Bluetoothem z moim telefonem. Więc połączenie Bluetooth. Widział jako zestaw głośno mówiący, ty. Właśnie sobie wyobraziłem, że mam coś takiego jako zestaw głośno mówiący. To jest mikrofon, jeszcze słuchawki do tego zakładam. Bo słuchawki do telefonu wcale nie mają przecież żadnych mikrofonów. Czy słychać to grzechotanie? To jest to, co mnie interesuje. Cudowny design. Gratuluję każdemu, kto wymyślił design z grzechotaniem. To przycisk włączenia grzechocze. Jest grzechotanie? Teraz przytrzymam przycisk. Nie ma grzechotania. Mikrofon, który jest zestawem głośno mówiącym. Stary. To jest w ogóle wyższa matematyka. Ja cały czas siebie słyszę, to jest straszne. To jest zestaw głośno mówiący, bo nie dość, że teraz słyszę wiadomość głosową, którą przed chwileczką nagrałem, to jeszcze słyszę cały czas podsłuch z tego mikrofonu. Ale dziwnie. Co ciekawe, ten efekt echa nawet się włącza na tym, co mam nagrane już. Tak jakby na odtwarzaniu jest efekt echa po prostu. Mam nagraną wiadomość, którą słucham, klikam przycisk echa i mam echo tego, co tam jest nagrane, co słyszę na słuchawkach. To jest dziwnie. Dziwnie! Ale ten produkt mnie zaskakuje. Sprawdźmy jeszcze połączenie przewodowe. Ale dobrze to filtruje te szumy. Ej, dobrze to filtruje szumy. Realnie teraz nie słyszałem przez chwileczkę wentylatora. A jak kliknąłem i włączyłem, to słyszę, więc to jest w porządeczku. No to jeszcze finalnie musimy odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Teraz, kiedy mam założony mój mikrofon Rode'a, mam założony ten drugi mikrofon. Czy warto jest zainwestować w taki zestaw mikrofonowy i czy będzie on lepszy niż audio nagrane z telefonu przez na przykład drugą osobę, która stoi dosłownie 2 metry od nas? Proszę bardzo. Tak więc, moi drodzy, to jest teraz nagrywane telefonem i słyszycie mnie w tym momencie z mikrofonu wbudowanego w telefon. Tutaj mam mikrofon od Rode'a, na który przełączymy się płynnie i od razu podmienimy Wam dźwięk, a tutaj finalnie jest mikrofon od Mozosa. To samo nagranie, trzy różne mikrofony. Czy warto jest dopłacić, będąc małym twórcą, do takiego zestawu mikrofonów? Mamy dużo materiału, idziemy posłuchać, jak jest z jakością tego, żeby teraz dać Wam naszą opinię i wracamy już niedługo. Sprawdzimy teraz zasięg. Producent mówi o 40 metrach bez żadnych zakłóceń. Ja mam przy sobie 50-metrową miarkę i zamierzam się udać w tamtą stronę. Trzymaj końcówę. I teraz stoję na dystansie 10 metrów od kamery. Jak tam z sygnałem? 20 metrów od kamery i wciąż do Was mówię. Jak na razie jest w porządeczku. A, mów cały czas, ja myślę, że będę tak sprawdzał, po prostu 26 i 30 metrów. To, co słyszeliście przed chwilą, to już rwanie sygnału, więc oszczędzę Wam tutaj zakłóceń. Już przy 20-30 metrach, jeśli na drodze pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znalazła się przeszkoda, w tym przypadku to ja stojący tyłem, to sygnał ucieka. Ale bez przeszkód, to i przy prawie 50 metrach od biedy coś łapało. Z drobnym rwaniem, ale łapało. I będę Wam opowiadał o tych mikrofonach, które, kurczę, muszę przyznać, że jakościowo dają naprawdę radę. Nie są idealne, co na pewno, i decydując się na takie mikrofony, musicie być świadomi ich niedoskonałości, czy też konkretnych braków na poszczególnych polach. Ale wciąż wydaje mi się, że mogą znaleźć zastosowanie w wielu, wielu przypadkach. Wracamy do studia.
Siemanko, tutaj jeszcze Radyjko edytujący ten film. Powiem wam, że na sam koniec wpadłem jeszcze na jedno wykorzystanie tego mikrofonu i gniazda słuchawkowego i sprawdziłem, i to tak działa. Jeżeli macie ten mikrofon i podłączycie do niego słuchawki, to słyszycie nie tylko swój odsłuch, ale również odsłuch drugiej osoby. Co za tym idzie, jakbyście chcieli, to jesteście w stanie z tych mikrofonów zrobić sobie takie małe walkie-talkie. Tak więc, moi drodzy, jesteśmy już po wszystkich testach, wypada podsumować dzisiejszy materiał. I muszę powiedzieć wam na starcie jednym zdaniem. Dawno nie byłem tak zadowolony z jednego produktu, żeby jednocześnie w tym samym momencie być z niego tak samo rozczarowanym w pewien sposób. Zaczynając od pozytywów. Jest to super tani zestaw mikrofonowy, bo mniej więcej 250 zł kosztuje w chwili obecnej zestaw, który ma dwa nadajniki, jeden odbiornik i jakość brzmienia tego zestawu jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Do tego wieloplatformowość, można powiedzieć, czyli możliwość połączenia go z różnymi innymi urządzeniami sprawia, że ten zestaw jest jeszcze bardziej opłacalny. I jakość dźwięku, gdyby się ktoś zastanawiał, że nie, no nagram przecież telefonem, to będzie to samo, to nie, zdecydowanie nie, zresztą sami mieliście próbkę, jakość dźwięku jest tutaj na naprawdę wysokim poziomie. Pojawiają się jednak pewne minusy, które mnie osobiście bolą tutaj straszliwie. Można to nazwać wadą konstrukcyjną, ale przede wszystkim to samo chociażby grzechotanie, które doprowadza do faktu, że mikrofon staje się niemalże bezużyteczny w sytuacjach, gdy jesteście w ruchu, bo to grzechotanie będzie z wami cały czas obecne, będzie obecne na waszym nagraniu. Łączność Bluetooth? Fajna sprawa, ale wykorzystanie tego jako zestaw głośno mówiący nigdy bym o tym nie pomyślał. To jest, powiedziałbym, ciekawe. Ale trzeci przycisk, KTV, który jest odpowiedzialny za echo, którego nie wiem tak na dobrą sprawę, do czego ktokolwiek mógłby chcieć wykorzystać. Ponadto umieszczenie na mikrofonach złącza słuchawkowego. To sprawia, że tak jak powiedziałem, to się zmienia w zestaw głośno mówiący, a na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o takie wykorzystania właśnie YouTube'owe czy też nagraniowe, reporterskie, to już niestety nie podłączycie, tak jak w moim przypadku, mikrofonu krawatowego, bo jedynie tutaj możecie wpiąć słuchawki, a mikrofon pozostaje cały czas z boku, co znakomicie ogranicza wykorzystania tego całego zestawu. Więc gdybym miał zaznaczyć i wskazać dwie rzeczy, które tutaj należy przede wszystkim poprawić, to pierwsze z nich to wymiana tego jacka podsłuchowego na jack, do którego można wpiąć mikrofon, a drugi to, i chyba nawet ważniejszy, naprawa klawisza od włączania, który niestety, no, w ten sposób wydając dźwięki, sprawia, że cały zestaw może w konkretnych sytuacjach okazać się absolutnie bezużyteczny. Mimo wszystko uważam, że jest to naprawdę w porządku produkt i jestem bardzo zadowolony, że miałem okazję go sprawdzić jako tańszą, ciekawą alternatywę dla profesjonalnych mikrofonów. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Dajcie koniecznie również w komentarzach znać, co wy myślicie o tym zestawie, co sądzicie o jego jakości dźwięku i o funkcjach, które wraz ze sobą niesie. No i na koniec stosunek ceny do jakości, bo to jest w sumie najważniejsze. Do zobaczenia, na razie i cześć.